No elo ziomy, elo jak się macie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć czołem, pozdrawiam, zapraszam. Siemanko. Witam serdecznie niektórych po raz pierwszy, niektórych po raz drugi. Widzieliśmy się na palku, z wami się widzę tutaj właśnie z niektórymi po raz drugi, bo będziemy grali na turnieju. Witam was wszystkich. I co ziomy, no i co? I zaraz sobie pogadamy, co tam na turnieju słychać. Siemanko Marcin, siemanko Kuba. Krystian, Kacper, Arek, Michał, Kuba, Sebastian, Marcin, Paweł, Darek, Paweł, Dominik, Adrian, Radek, Kamil, Piotr, witam oraz witam wszystkich również na YouTubie. I przy okazji bardzo was proszę, jeśli jesteście na streamie, oglądacie to na YouTubie, zostawcie lajka, łapkę w górę, subskrypcję czy zaobserwujcie kanał. Dzięki temu no, cały czas się kanał rozwija, no i daje to mega motywację, nie? Takiego mega, mega kopa do działania i do grania. Jaki plan na dzisiaj? No właśnie, o tym chciałem porozmawiać. To jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie i na te dobre pytanie powinna być jakaś bardzo dobra odpowiedź, której nie mam. Razem pomyślimy, co moglibyśmy robić, dobra? Nie będziemy wchodzić jeszcze na postać, nie będziemy się logować, bo musimy się zastanowić, co będziemy robić. Wraz Lex. Które mamy miejsce, zobaczmy. A to nie ten serwer. Po, siemanko. Właśnie. Elo, da. Siema. Które mamy miejsce? Braslex, 91. Trochęśmy tam pospadali. No i co? Musimy się zastanowić, gdzie my chcemy, na czym my chcemy expić, co? Ja tu jestem na palku akurat, no. Mam plan, żeby szybko wbić punkty, odkrywaj mapy. No wiadomo, no. Dobijasz kiedy szamany? Nie, no nie, chyba szamanów nie będę dobijać, chyba to się nie opłaca. Wiesz, jak się ogląda twoje powtórki ze streamów, to reklamy wyskakują? A gdzie, na YouTubie, czy na Facebooku, czy gdzie? Słuchajcie, jakie miasta my możemy sobie zwiedzić? Na pewno możemy sobie zwiedzić tak. Paris, jakbyśmy zrobili dostęp, to jest dobry pomysł nawet. Na pewno Krylos. Gdzie jest Krylos? Krylos się bardzo szybko zwiedza. No to jest tylko to. Już. Tylko to i to. Oramont? No nie bardzo Oramont, nie? Oramont nie bardzo. Na jakie miasta się opłaca? Fairlist i Oramont, nie? Jedynie dwa. Na Facebooku wyskakują reklamy. No widzisz, reklamy są już wszędzie dostępne.
Albo Rosza byśmy pobiegli. To na Roszu to się może źle skończyć, co? No. Wiecie, czytam co tam na czacie. I drugi plan to kobry, ale na kobrach nie ma hajsu. To jest, słuchajcie, kobry się zajebiście sprawdzają na serwerach, gdzie macie nielimitowaną ilość tibia coinów. Znaczy, nielimitowaną ilość tibia coinów, gdzie macie nielimitowaną ilość run. Za tibia coiny możecie kupować i poty, i runy. To wtedy kobry są naprawdę zajebiste, nie? Hive jeszcze. To się Grey Island. No nie, bo to trzeba wszystko, nie? Jak to nie będzie otwarte, nie będzie stage'a 3, a nie ma, nie będzie, to nie zrobimy, no. I Zawi nie przebiegnę całego przecież Kilmaresz. No nie, to wygląda na to, że możemy sobie... Karlin też chyba słabo robić, co? Ab? Czekajcie, zalogujemy na inną postać, gdzie nie mamy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze tutaj tylko się na offline trening odłożymy postać. Nie, może byśmy zrobili te discovering, ale to możemy zrobić później, nie? A, trzy lodowe wyspy na Karlin. Nie, Karlin nie można robić. Zostaw to na ostatnią godzinę gry, to też jest dobry pomysł, no. Ale tak teraz sobie rozkminiam, bo 2000 punktów jest za miasto, czyli może musimy zrobić tu. A, drakonia, powodzenia. Ab nie jest łatwe. Serio, drakonie? To jest raz, dwa, trzy. No nie, no drakonia mnie nie jara, nie? Serio na drakonie? Może zostawimy to na koniec. Veno jest olbrzymie. Hajs też jest olbrzymie. Słuchajcie, w Ab trzeba też drakonie robić, nie? No. Na Fibuli, nie? To nie. Nie no, co mi jedynie co przychodzi do głowy to Feyrist, właśnie. I Krylos. Darasze jest easy do zrobienia. To jest tak, Drefia. Tu. No można też. Ang nie, Ang jest najtrudniejszy, bo trzeba po wszystkich tombach chodzić. Dobra, musimy pomyśleć gdzie... Ab nie jest łatwe. Jak masz ochotę pograć po latach w Tibie, to zapraszam na reflinka. W opisie streama znajdziesz. Z którego możesz wrócić, tam monta za darmo dostaniesz na tydzień. I co, i będzie spoko. Czekajcie, okno otworzę. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej się działo. Kurczę. I bula należy do Thais. Na czym my pójdziemy expić, co? Na czym możemy iść expić? Dobra, no zlogujemy, zobaczymy, nie? 4 godziny mamy, 5-3-3. Logujemy. Dobra, logujemy na turniej, moi drodzy. Nie ma naszego ziomusia, z którym graliśmy. To nie jest dobry znak. Kurde, ja mu nie dałem tych wczoraj. Gemów, on miał nam sprzedać jeszcze gemy. Ja zapomniałem mu je dać. Oj, bardzo źle. Wiecie, tu. Ja tu mam syf. Chwila, tu. Dobra, ile mamy siana? 50k, nie ma go, no widzę, że go, to tyle widzę.
Dawaj, Kralius, szybkie 2K. Ale spokojnie z tym, Krylos, to wiecie. Spokojnie, to możemy zrobić na koniec, nie? Idziemy tutaj, kupujemy, tak? Nie wiem, czy byśmy nie musieli zrobić, ile mamy potów. O kurwa. Co ja zrobiłem właśnie? Kupiłem 100 potów. Nie mamy w ogóle... To było strasznie głupie. Jezu, co ja zrobiłem teraz? Kupiłem te poty i nie mamy żadnych innych. Naprawdę. To było naprawdę głupie. Nie wiem, nie wiem, co ja teraz tu zrobiłem. Dobra, sprzedamy to. Sprzedamy. Widzicie, ile mam tu gemów? Nie wiem, co ja to zrobiłem, kurde, za głupotę teraz. Dobra, wiem, co trzeba będzie zrobić. To było głupie, mogłem... Dobra, te poty wyciągniemy. Okay. A, już widzę na koniec? Tak, nie zrobię na koniec tego? O. Gdzie są te... Pierdółki tu się sprzedają. Znajdziemy na markecie? Nie, nie sprzedam. Nie wiem, czy ktokolwiek będzie kupował to. Bank był tutaj gdzieś, no. Tu. A, kupowali gemy na markecie? To zobaczymy. Servus, witam, cześć. Sobie powyrzucam to. O, dobra. Szybko, bo czas leci. A, no, skupują. Tu 3K. Yellow gem ile kosztuje? 1000. Kurde, cwaniaki, co? Dobra, poczekam na tego ziomusia. Już wolę na niego poczekać chyba, szczerze mówiąc. Jak to wolę mu dać połowę hajsu, nie? Siemano, cześć. Prey roluj, tak jest. Już roluję Preya. Feral Sfinksy. 22 bonus od expa na Feral Sfinksy. Okej. Okay. Jest to jakiś pomysł. Dobra, idziemy na te Krylos, bo później nie wiem, czy będzie okazja tego to zrobić. Idziemy na Krylos i będziemy zwiedzać, discovering robić. 7 punktów musimy znaleźć. Nie wiem, czy na tym Krylos tu biegać na Utamie, czy nie? Nie, no nie. Który mamy level już. Chyba raczej nie, ale tu Dwarfian Ring by się przydał. Dobra, idziemy szukać punktów. Przy okazji możemy to wybijać? Możemy to, jasne, że możemy to wybijać. Jaki ranking? Mamy 91 miejsce. Więc tak, za odblokowanie mapy dostaniemy 2000 punktów. Musimy 7 punktów zebrać. Nie no, nie będziemy tego zabijać, bo to szkoda czasu. Sam nie możesz sprzedać gemów, trzeba mieć dostęp na Elahar. Siemanko, siemanko, witam. 7 punktów musimy zwiedzić, nie? Hello, mały, prezent ci wysłałem. Siema, duży. Gdzie ten prezent? W depo, mówisz? To zobaczę sobie. O, jest punkt. 2 punkty, zajebiście. Widzę, że nie tylko ja miałem ten pomysł, bo tu widzę, że ludzie chodzili. O. To Krylos. Kurwa, sprawdź na necie, gdzie są te punkty do szukania. Te punkty są losowe. Panie kurwa, panie Krzyśku, proszę się tu nie denerwować. One losowo się pojawiają, wiesz? Witam, czekałem od 18 i dopiero jest. Siema, siema. No, musiałem wrócić do domu. Wybacz mi. Kurde, pijany.
O, piraci są. Ty, może byśmy... Piraci są. Może byśmy jakąś bestiarkę na piratach, co? Czy nie? Idzie zarobić na piratach? Chyba nie za bardzo, co? Bardzo rzadko się tutaj spą piraci. Czekałem na to bardzo długo. O kurde, mam zabije. Nie no, chyba nie ma sensu za bardzo, co? Nawet się nie będą respić na czas. Albo na piratach. A, ja tylko tak sobie rzuciłem. Ja tutaj dobijałem palkiem te piraty. Może, nie? Ktoś tam chyba padł? Nie, te ciała są tam zawsze. Ale mogłem kliknąć z ciekawości, no. Wiecie, tu ile mam już tych punktów? Raz, dwa, trzy, tak? Tak. Nie, te ciała są tam zawsze. Ale będziemy chyba przechodzić jeszcze raz. Ja tam trochę ominąłem tych piratów. Mam nadzieję, że tam nie ma tych punktów. Będzie do dupy, jeśli będzie gdzieś jeden... O, nie. Punkt i będziemy musieli szukać. Dobra, czwarty. Tu nie ma. Musimy te Discovery zrobić, tylko zastanawiam się, jakie miasta zrobić tym Discovery. 2000 punktów jest tyle, co 40 leveli, nie? Ktoś liczył. Powiem wam, to sporo. Dziwnie. Przepraszam, dziwnie to zrobili. Dosyć. Dobra, to teraz trzeba środek. Już zrobiliśmy wszystkie... O, jest. Bum, punkt. Jakby był jakiś punkt, jeszcze to mi mówcie, bo ja coś mogę przeoczyć. Ile mamy tych punktów? 5 na 7. Desert Questa zrób, ale po co quest? Desert Quest. Po co to nam potrzebne? Co to mam dać? Właśnie widzę, że dużo osób mówi o tych Desert Questach, no ale co to ma dać? O dobra, mamy szósty i jeszcze jeden tylko. Co to ma nam dać ten Desert Quest? Powiedzcie mi. W czym nam to pomoże? Ice będzie? A to wiesz, to ja idę na 1 na 5 minut i mam tyle kasy co z Desert Questa. Serio. To jest zupełnie bezcelowe. Dobra, trzeba się tu skupić, bo... Czy przeoczę tą kulkę. Gdzieś tu to musi być. O, jest, dobra, wszystko. Jeszcze nie wszystko, jeszcze tu. To się Krylos się bardzo szybko robi. Nie, nie opłaca się deserta robić, naprawdę. To jest bardzo średni pomysł. Jaki jest najwyższy level na turnieju? Nie wiem nawet. Zaskoczymy. O 10 miejsc? Możliwe. Bom. Mamy cały Krylos? Mamy, tak? Nie, 50%? A co tu jeszcze na Krylos jest? A, jeszcze tutaj. Krylos Ruins? Serio? Serio, serio? Ojejku, tam będzie trochę ciężko, co? Mamy niewiele GFB-ków. Tam są Nightmary. Nie przygotowałem się na to. Mam nadzieję, że tu nie wywalimy. Mam linę? Mam linę.
O kurwa, to wariaty szalone. Też może, tam jest Nightmare, tam nie idę. Też może być, czy nie? Tak, tu też mogą być te punkty. A one nie przechodzą przez bomby? Dobra, to będę to wybijać może, co? Zawsze to trochę expa. Są już Nightmare. Mu za to jak w Simsach, co? Nie ma. Obopał się manko. Nie wiedziałem, że tutaj. Jakoś wypadło mi to z głowy, że tutaj ten Nightmare też trzeba zrobić. Dobrze, że te bombki mamy ze sobą, to naprawdę jest spoko, nie? I teraz? No chyba. A tu już jest wyjście, dobra, to musimy iść tam. Na map kliku elegancko. Tędy! Dobra. Wszystko? Nie wiem, czy wszystkie, czy nie. Chyba jeszcze nie. Wszystko. Dobra. Ja mam jeszcze niekompletny Kylos. Coś jeszcze jest. Coś jeszcze musi być. Z tego. A, tutaj, Kylos Mines. Dobra. Okej. Okay. Ciekawości, bo tobie wszedłem na streama. Co tu robisz? Robimy. Zwiedzałem mapę. Czyli Discovering Area. TB jest coś takiego jak zwiedzanie map, czyli odkrywanie map. Można sobie każdą mapkę odkryć, nie? I później macie informacje o tym, jakie potwory gdzie się respią. Zresztą zobaczycie, jak wbijemy. Jest specjalny outfit za to. No, idziemy dalej. Tu się wchodziło do tego, nie? Nie tutaj. Tu jest jeszcze kopalnia. Raz, dwa. O. Opłaca się startnąć na turnieju? No już teraz coraz mniej. Cztery. To był jakiś klucz gówniany już. Ja to, jak robiłem Kylos Questa, to było bardzo dawno temu. Bo tak sobie nie można zejść, nie? Chyba. Co to są Crystal Crashery? O, mamy zrobiony, patrzcie, 20 miejsc awansowaliśmy. 91 na 80. Znaczy z 91 na 71. No i teraz mamy takie coś, że o. Możemy sobie sprawdzić, co się tutaj respi. Widzicie, tu co się respi, tu co się respi. Mamy informacje. I o rajdach też mamy wcześniej. Hmm.
czy jest końcówka streama, no niektórzy już mają prawie całe, wszystkie godziny wygrane. My mamy jeszcze 5 godzin, 5 godzin 17 minut. A bleć teraz? Mam inny pomysł. Nie wiem, czy ten pomysł jest dobry, ale zawsze jakiś pomysł. Gwiazd kosztuje 300 tibia coinów. Lurkery? Nie, raczej nie. Jest lepszy niż Expo względem punktów i widowiska. Ale co? To jest zwiedzanie? Nie. Zgadnijcie, co będę robić. Możecie zgadnąć. Czy sprawdzimy, czy jakiś time ring jest. Nie ma. Małe manaski spalimy. Lecimy. Grey Island leć szybko, już się robi, ale nie mamy dostępu na trzeciego hive'a, nie zrobimy tego, nie ukończymy. Wiecie, co zrobimy? Wiecie, co zrobimy? Dostęp na Fairist. Robimy speed attack z dostępem na Fairist. Jak najszybciej. Co? A to nie ty, ja tu do Łosia chciałem pogadać. A gdzie jest ten? O, tu jest. Łosia, Boże. Dobra, jest. Tak, idziemy na Fairist, robimy Fairist. Powiem wam, że Fairist to jest zajebista miejscówka i dla maga, i dla druida, i dla palka, czy dla knighta, no nie wiem akurat. Ale dla trzech profesji na pewno. Każdy, no dla knighta, ja myślałem o potworach tutaj na powierzchni, ale jeśli chodzi o te potwory pod ziemią, no to dla każdej profesji. Ogólnie Fairist jest chyba obowiązkową pozycją dla każdego typiczyka, no. Opłaca się tam robić dostęp i teraz wam pokażę, jak go robić. Wysyłam wam linka, żebyście widzieli, jakiego questa będziemy robić. Czy na Summer Elfy pójdziemy? Jest to też pewien pomysł, nie? Nie za duży level na Fairist. Chodzi tam o discovering. Nie chodzi mi o expienie tam, tylko o discovering. Dobra, już tyle zrobiłem razy tego questa, że powinienem to znaleźć na pamięć. Dawaj mięcho. Dobra, i się śpieszymy. No chyba źle poszedł mi tak, no. 180 level jest top 20. No to ładnie. Jak nie trafisz na noc w TB, nie będzie ducha. Noc będzie za 25 minut. Marcelu, wysłałem ci bożki, serio, taki jesteś miły, to zaraz sobie zobaczę, dziękuję bardzo. Zobaczymy, co tam będziemy mieli. Na takim levelu dobrze się już biega, dobrze się robi discovering, bo mamy zajebistego speed boosta. No zobaczcie, jak my zajebiście biegamy szybko, nie? O to tu chodzi. Nie podlega podrosza? Co podrosza?
Ile czasu zostało? Tutaj, po lewej stronie u góry. 5 godzin, 13 minut. Pogramy sobie dzisiaj, jutro, w sobotę zrobimy przerwę i w niedzielę. W niedzielę pamiętajcie, że specjalny stream 30 urodziny organizuję. No. 30 lat będę miał i z tego powodu będziemy świętować, będzie taki drunk stream, mały albo nie aż taki mały. Baby Roche jest pod Fairies, no. Amazonki wolne? No bo kto na Amazonkach ma expić? Kto ci będzie expić na Amazonkach i po co? Jest trudniej. Jezu, patrzcie co my dostaliśmy. Patrzcie co ja dostałem. Dziękuję bardzo. Pozdrów Kacpra. Pozdrawiam Kacper, dziękuję ci bardzo chłopie. Dziękuję. Mega dziękuję za te dary. Bożki, no to elegancko, bochy to się naprawdę przydadzą. Dobra, spellbooka nie biorę na razie, ale mega dziękuję. Bardzo dziękuję. Po dla ciebie i lecimy dalej. Nowoczesność internetu zamiast ze znajomymi świętować to w Tibi. No właśnie w sobotę w wieczory by nie będzie, bo robię imprezkę in real life. Ale w niedzielę impreza dla was. Więc równie jesteście dla mnie ważni co rodzina. Jakby nie patrzeć, to też jesteśmy taką rodzinką, nie? Troszkę się tutaj widzimy, znamy i my sobie rozmawiamy codziennie. Więc impreza też wam się należy. Dobra, tu rozmawiamy. Hi. Book yes. Dobra. I teraz musimy podłożyć książkę znowu. Znowu musimy wrócić tam, gdzie byliśmy. No. No, o tobie Amor mowa i tutaj o pozostałych widzach, Kronersach. Co za quest? Dostęp na Fairist. Ale no, będziemy musieli się zaraz podenerwować. Za po drodze Dwarfen Ringa na Amazonkach. Świetny pomysł. Bardzo dobry pomysł, Przemek. No, na poprzednim turnieju tak robiłem. Mnie też powiedz, że tak. Oczywiście, no bardzo dobrze sobie zdajecie sprawę, kto na streamach siedzi i ile. Jak zrobisz na kilku ci biega przez wolę i inne przeszkody? Nie biega mi przez wolę. Przez wolę się zatrzymuje, albo się odbija i idzie inną drogą. Nie idzie tego zrobić. Dobra, będziemy musieli coś wykombinować, bo w nocy się pojawia tylko duch. A jest przecież dzień. 45 zaczyna się noc. Dobra. Musimy zdać raport. Dzisiaj też tak hardkorowo siedzisz? Nie wiem, zobaczymy, ale... Powiem wam, że już dzisiaj, kurde, rano mi doskwierało takie niewyspanie. Dwa monsterki na śniadanie zjadłem dzisiaj. Nie no, do śniadania można powiedzieć. Dobra, idziemy oddać teraz questa. O kurczę. O Jezu, gdzie ja poszedłem? Ale lipa, tyle czasu.
Nie, będziemy musieli coś porobić przez 20 minut. Co my porobimy przez 20 minut? Co my możemy zrobić przez 20 minut? Jeżeli więcej kofeiny, tym działa w odwrotną stronę, to znaczy. Że jak wypijesz kawę, dostajesz się senniejszy? Przychodzi ci odporność organizmu, tolerancję. Barclaysy się nie opłacają, ja nie mam hajsu, ja muszę coś bić z hajsem. No. Na Izawi dawaj, nie mamy hajsu. Nie mamy pieniędzy na Izawi. Właśnie, już to zrobimy. App zaczniemy odkrywać. Jasne, że tak, ziomuś, ty masz łeb. Wreszcie ktoś powiedział coś z sensem. Jak jesteśmy w app, to zaczniemy już app odkrywać. Oczywiście, że tak, ziomuś, ty to masz łeb. Powiem wam, że czasami to macie głupie pomysły, ale czasami jak ktoś tak zacznie, ktoś tam coś strzeli, taki kurde, takim pomysłem, to aż kurde, aż się cieszę, że jest moim widzem. Ale nie chcę hejtować, ale jak ktoś pisze, kto tak mówi o tych Desert Questach, zrób Desert Questa, to taki facepalm trochę. Dobra. O, zwiedzamy. Już dwa. Zrobimy, tylko na Drakonie będziemy musieli lecieć. Na Hellgate. Czajcie na Hellgate? Jak my stamtąd wrócimy? Ja używam myszki Razer Naga. Trinity. Nie, Trinity. Dobra, ile mamy? 3 na 7. Dobrze jest. No i patrzcie, mamy Utani Gran Huri, sobie latamy jak chcemy tutaj. A tutaj też to jest? Nie, tutaj jest. Jeszcze zamek trzeba tu zwiedzić, ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Za muza do spania? Nie wiem. I tą drakonię gównianą. Ja nie wiem, czy to ab to jest dobry pomysł do zwiedzania, nie? Szczerze mówiąc. O, tam był punkt, widziałem. Słuchajcie, muza leci jaka muza, bo to muza bez praw autorskich. To musi być jaka jest. Gdzie jest ten ziomuś? Halo? Halo? Jeszcze nie jest. Ogień tam na dziurze był, ale to już ten ogień to można łopatą. Już ten czas minął. Dwa punkty jeszcze. Folda ma chodzenia. Folda to jest cały Karlin, wiesz? Ja to jest fajne. Ja te Discovery lubiłem, ale najcięższa sprawa jest z tym. Z Ankrachmun, bo trzeba po wszystkich tombach chodzić. Po wszystkim. Po wszystkich, znaczy. I wszędzie może być ten... O, niebieski świetlik. Dobra, idziemy. O. O. Do spania. Muza. Leci. Dobra, tu już mamy, ile mamy Amdariel. Amdariel, ile mamy? Abdendriel, Boże. Chyba za dużo ostatnio tego Diablo gramy. Za dużo w Diablo gramy, wiecie? Amdariel, ile mamy? Dobra, zrobimy tu od razu. Czy wyjdziemy tu? Elvenbane. Dobra, jesteśmy.
ciekawe, czy tu ktoś w ogóle był, co? O, tutaj bardzo szybciutko widzę. Siup, siup, siup. No i co, wszystko już? 6 na 7. Ale o, 7. Wszystko już, ale szybko poszło, zajebiście. Wczoraj była fajna muza, inna copyright, to jest ten sam folder. To jest jedna wielka baza muzy, więc zaraz się zmieni, no już rzucę coś innego. Idziemy. To jest ta sama playlista. Dobra, co teraz? Która godzina? 21, dobra, to tu. Obsidi. A, minusowe punkty za mino, ja pierdolę. Zapomniałem o tym, no ale kurde. Zupełnie wypadło mi to z głowy, wiesz? Kurczę. Ale kurde, ale gówno. A ja mówię, dobra, pobiję sobie zawsze coś tam, expa wpadnie przynajmniej coś. Dobra, trzeba się hamować przed tymi minusami. Jezu, ciężko się gra, jak w tylu rzeczach trzeba pamiętać, ale w topa, no. Ale dużo chyba nie wbiliśmy, nie? Dużo zabiłeś? No ile zabiłem? 6 minotaurów. 6 punktów minus. Dobra, no nie ma tragedii. Jedno miejsce spadło, przez gówniane minusy spadło moje jedno miejsce? Zajebiście. Wszyscy podobnie mają te. Wszyscy podobnie mają punktów. O, jest punkt. A nie uśmiecha mi się za bardzo iść na drakonie, wiecie? Dwa miejsca w plecy. Strasznie to głupie, kurde, aż się chce klnąć, ale zwracaliście mi uwagę, że za dużo klnę na tych turniejach. Jak nie ja, to nie klnę. A, 5 mamy. Cześć, a tu jeszcze mogą być, ja tu przez przypadek wpadłem. Tak, dobrze będzie, jak pierwsze miejsce to na pewno nie będzie pierwszego, no co wy, ziomy. Patrzcie tu, jakie skróty są abowe. Abowskie skróty, pyk. Widzieliście o tych skrótach? Bo ja długo nie. Na drabinie też może być. Tu też może być. Już ktoś robił, widzicie? Nie, tu jest left. Left the area. Cotki w dół jeszcze wiem, ale nie wiem, czy tam. Ja mam wrażenie, że tych punktów jest więcej, wiecie? O, bum, mamy wszystko, tak? Dobra, musielibyśmy iść na tą fibulę, nie? Exani cooldown. Mam Exani cooldowny, Exani cooldown. Które jest, no? Musielibyśmy iść na tą fibulę. Nie na fibulę, kurczę, jak jestem zakręcony na drakonie. Kupimy sobie najmniejsze poty, żeby najmniejszego waste'a mieć. Ej, nie chciałem cię zalurować na kobrach. Klucz 5k, ile mamy? Spoko. No wiem, musimy klucz kupić. Mamy już ab. Ej, mamy cały ab, nie. Drakonia, Boże, no i robimy tą drakonię, no ale... Możemy, dawaj. Grzybka weź na powrót? Jakiego grzybka na powrót?
Jak się wracało z Drakoni? Drakonia Quest? Tam trzeba questa zrobić? Jakiego grzybka mamy zabrać na z powrotem? Jezu, chyba questa nie będziemy robić, nie? Dobra, ziomuś, to jak... Ja mam, dobra, to ja tu masz. Gdzie ja idę? White, duszo, white mushroom, to weź, daj mi. Daj. Dobra, chodź, ja kupię ten klucz. Punkt widokowy szuka do questa, tak jest. Chyba, że drzwi będą otwarte, no. Dawaj, otwarte są, chodź. Dawaj. Chodź, lecimy, szkoda czasu. Nie trzeba klucza kupić. Na drakonie na turnieju leci, hop. Otwarte, no, widzę. Uważaj, bo za szkielet jest chyba ten już minus. Mordo, ile godzin ci zostało? Po lewej stronie u góry widzicie, 4 godziny 57 minut. Tyle zostało. Tu jest drakonia, nie? O, tu drakonia. Tu? No ogóle też nie można wybijać. Ja tu niczego nie wybijam, bo jeszcze się w coś w... wiecie. Dzisiaj nic expa? Nie, no będzie exp, będzie. Będzie exp, tylko czekamy na tibiską noc. Kurczę, gdzie ta drak... Tu jest drakonia? Tam na pewno nie. Ilu czasu dnia jest ok. 45 musimy, za 7 minut musimy. 7 minut może się uda, no do 15 po. Tu jest drakonia? Mogę sobie spoiler odpalić, bo to kurczę jest takie troszkę... Czekajcie, to nie tutaj chyba. Nie. Trzeba wrócić. Tak jak się idzie na Hellgate. Dobra, pomyłka. Tu. Okej. Dawno mi tu nie było po prostu. Ile punktów z Discovery? To będzie tyle punktów, jakbym wbił 40 leveli. Awansujemy na gdzieś około 60 miejsce. Dobra, tu. Jest sens expić na rutach, jak wylicie dwie deski dziennie? Wiesz co, ja na rutach się nie wywaliłem jeszcze, więc jeśli chodzi o mnie, to jest mega sens expić. A nawet mimo tych desek na tych rutach, to i tak, wiesz, cały czas idziemy do przodu. A wiecie, że ja nie pamiętam, jak się grzybkiem wychodzi stamtąd? Jak tam się tym grzybkiem wychodziło? Naprawdę, nie pamiętam tego. A, dobra, już wiem jak się idzie, przypomniało mi się już. I tu idziemy, tu. O. Bo ja zawsze z Hellgate'a wychodziłem tu Exanihurapem, nie? Na DS-a. Na niewidce, ale nie mam niewidki, o szlak. Nie mam kurwa niewidki, jak ja mam stąd wyjść? O kurde. Mam nadzieję, że nie będę musiał robić questa, co? Żeby się stąd wydostać.
Byle tych guli tu nie zaatakować. Duża różnica między robalami a biblioteką. Na robalach robiliśmy prawie 25 000 expa. A w bibliotece no... Nigdy tyle nie robiliśmy expa. Walniesz deskę, to cię teleportuje. Dokładnie. Nie, po prostu już tak dawno nie byłem na Drakonino. Kto normalny w 2020 roku idzie na Drakonie? Nikt. O, dobra, tu już zwiedzamy. Już mamy punkt. Już tu zwiedzamy, nie? Idziemy do góry, bo tu jeszcze też może być punkt. Nie ma. A mamy już dwa całe. Osoby, które robią Lightbearer Eventa, ja też robię. Ja też robię, no. Ale ja to robię raz do roku, wiesz? Zresztą wiesz. Zawsze jestem tam. Mam nadzieję, że tu nie będziemy musieli tych questów robić, co? Będzie tragedia. Dobra. W razie dookoła przejdziemy, zobaczymy, czy tu będą. Tam był niżej punkt, tak? To już lecę. O, tu jest, dobra. Jak tam był jeszcze niżej, to będziemy mieli wszystkie. Tu był? Nie, tu. Cofaj, był. Miałeś punkt. Na dragach? Kurde, delay jest. Nie zauważyłem. Tu nie ma. Jak wchodziłeś? Dobra. O, tu jest, no ale... Aha, tu jest, dobra. Dobra, mamy? Nie, jeszcze jeden. O tym mówicie? To są dwa? No to zajebiście, to wszystkie. To nie był ten. Kurde, powiedzcie mi, gdzie on był. Jak wychodziłeś? Jak wchodziłeś? Ten na torach był niżej, nie? Kurwa. Rotach? Tak, tu na dół. Tu nie ma nocowy. Bardzo małe pomieszczenie. Dobra, tu idziemy, słuchajcie. Tu na wieżę będzie, bo one są te punkty, ich jest chyba więcej, nie? Też tu może. W małym pomieszczeniu. No, ciężko się dogadać, bo jest delay. O, dobra, mamy wszystko. Mamy? 56 miejsce. Po. Nice.
Nice guys. I co, tutaj się wchodzi? I tego grzybka się tutaj rzuca, ta? Moi drodzy. Dobra, czekajcie, muszę stąd jakoś wyjść, tak? Patrzę na ten spoiler. Wróć na DLA, góra. Dobra. Wiecie, jak to ostatnio do NPC wyżej i pogadaj? Tam, gdzie ten DL był, tam. Wieża sama góra, idę. Wiecie, jak ja ostatnio tu stąd wracałem? Tam na tym DS-ie, tam gdzie się loka dawało i teleportowało. W sumie teraz... Up. Okej. No i co się dzieje? Co ja mu mam napisać? Musisz delem na górze zapadać? No i co teraz? I teraz do TPK? A, dobra. Sorry, ale naprawdę no... Nie wiem, kiedy to ostatnio robiłem. Dostałeś item i do tego TPK tutaj, tak? Naprawdę, to... I teraz, tak? Tu... O, dobra, całe kurde jego mać szczęście. Dziękuję bardzo za pomoc, ziomy. Mamy 46 idealnie timingowo. Słuchajcie, idealnie timingowo. Bardzo wam dziękuję za pomoc. Idealnie się złożyło. Timing zajebisty mega, nie? Mamy. Naprawdę, kurde, piękna akcja poszła. Idziemy teraz do Wolfa. Kupimy sobie jeszcze te poty. Bo na nich się najlepiej biega. One są tanie, nie? Bardzo wam dziękuję za pomoc. Widzicie, ja już to kurczę. Niby taki wiekowy tibijczyk, a starych rzeczy się zapominam o korzeniach. Ale szczerze powiem wam, że ja chyba nigdy przez tego DL-a tak nie wracałem. Tam chyba jakoś inaczej idzie, jeszcze kluczem czy czymś, nie? Dobra, teraz tak. Jest. Maja. No. Od czego nas masz? No, nie czujecie się trochę tak, jakbyśmy wszyscy grali w tym turnieju? Jakbyśmy wszyscy grali, a ja tylko bym sterował postacią. Ja tak czasami się tu czuję. Dobra. Idziemy pogadać z duchem. High mission jest. Więc czemu on z nami nie gada? O Jezu, bo nie z tym mieliśmy pogadać. Teraz ja zamuliłem. Też ten dostęp na Fadis to robił już chyba 7 raz. I widzicie, a i tak się człowiek potrafi pomylić. Masz klawiaturę specjalną? No taką z przyciskami. Nie no, to mam czy zwykłą, czy nie. Razer Ornata się nazywa. To jeszcze musimy ze Snake'iem pogadać. Nie słychać cię? Słychać mnie, co ty gadasz. O. Robisz dostępy na elfy? Bardziej myślę na ty... Fades Discovering Aria. Tutaj na tym Fairies to się robi dostęp na Fairies, to wszędzie się pisze High Mission jest, nie? Skomplikowany quest. Ruszamul będziesz robić? Właśnie się zastanawiam, wiesz? Nie wiem.
Dobra. Powrót. Co? I ma ukrytą funkcję do klawiatury oprócz gania, można na niej pisać. Tak, no, debile nawet tego nie sprawdzają, tak. Tak, zgadza się. To jest klawiatura gamingowa, ale można na niej pracować, można na niej pisać. Można nawet maile wysyłać, nikt tego nie sprawdza. Dlaczego tak ostro skrytykować gościa, który proponował odkrywanie gry Island? Ostro skrytykowałem gościa, że powiedziałem, że nie warto tego robić. No bo nie warto, bo z Grey Island jest taki problem. Gdzie jest Grey Island? Gdzie jest tu Grey Island? Tu? Że to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, ale tego nie zrobisz, bo Hive będzie zamknięty. Widzisz? Czy zamkniętego Hive'a nie trzeba robić? Aha, chyba że nie trzeba zamkniętego Hive'a robić, a jeśli tam nie trzeba robić tego, to w takim razie zwracam honor i... Zwracam honor i przepraszam tego gościa, że nawet powiedziałem, że to jest głupie. Bo to wtedy nie będzie głupie. No. Wiesz, nawet jak masz ul zamknięty, to i tak możesz widzieć cały, piszę to już trzeci raz. Dobra, no to w takim razie przepraszam bardzo wszystkich, którzy powiedzieli, że Grey Island jest zajebista, ja to znegowałem i ich trochę wyśmiałem. Przepraszam, biorę to na klatę. No, dobra, no to też zrobimy od razu. No przepraszam w takim razie, pomyliłem się. Proszę mnie nie atakować. No. To zrobimy. Siema mordo, witam. Teraz lecimy na Orc Fortress. Pisać o tym przez pół godziny, dopiero po godzinie sprawdził. Przepraszam bardzo, dużo się dzieje. Wynagrodzę wam to, buziaczek. No, dla wszystkich tutaj zirytowanych. Zobaczcie, mi dużo się dzieje, a ja myślami już jestem gdzie indziej. Gdzie ja to jestem? Tu? Skróty up, to przydałoby się to ogarnąć trochę. O, tu. Next Discovery będziesz mieć 33 miejsce, zobaczymy. Zwieść też Isle of the King. Słuchajcie, Isle of the King należy do Karlin. Jak sobie klikniecie tutaj, pyk, no to tutaj macie wszystkie te, nie? Tam trzeba zwiedzać. Nie pisałem o Grey Island, ale możesz przeprosić tak dla fanu. No już przeprosiłem, już nie nadużywajcie moich przeprosin. Nie jestem nieomylny, zdaję sobie z tego sprawę. Kiedyś na buziaczka to trzeba było loterię wygrać, a teraz za 2k punktów rozdaję. To widzisz? Czasy się zmieniają. Kiedyś to był buziaczek. Kiedyś to był buziaczek. Kurde, nie mam niewitki. Szlak, szlak. Inflacja jest, tak. Fibula jest pod hajs. Wyspa Uremu jest pod Edron. To tak nie. Tak nie bardzo. Chociaż kurczę, ja też mówię, że my nie mamy Stelvringa, ale przecież ja już mam 300 level. Nie jestem przyzwyczajony, że na turnieju mam taki level, nie? Jak zwiedzasz, to musisz na minus 8 wchodzić. Zależy. Zależy gdzie. Tak, punkty się randomowo pojawiają, więc żadna mapa tu nie pomoże. Dobra, wracamy do tego. A tutaj też ktoś to robi, widzicie?
Jaki mam M level? 88. A tu nie działa loyalty. No. Na turnieju. Fishing później zrób, ale fishing chyba nie działa. Dobra, do Wena teraz. Zapytaj, ile widzów jest na turnieju, można szybko wyczyścimy Mage Tower, ale po co to zrobić? Za to nie ma czarmów. Za fishing skill jest punkt? No właśnie, chyba nie ma. Ja prawie... No tak, ale to jest serwer turniejowy, tutaj troszkę inaczej to, wiesz, wygląda, nie? Chodzi mi o serwanty. No właśnie, to na nich nie wbijesz bestiari. Fishing pewnie działa. Jean-Claude Małecki, dzięki za reakcję cerowne z tym Grey Island. Ufaj widzom, my chcemy dobrze dla ciebie, 3 okay, złote. Okay. Ja wiem, że tutaj niektórzy chcą dobrze, ale też czasami się zdarzy, że niektórzy chcą źle, ale to bardzo rzadko. Ale niektórzy chcą dobrze, ale na przykład mają pomysły sprzed 10 lat, nie? Typu zrób Desert Questa, dawaj Desert Questa, Krogi, nie? Ale ten akurat pomysł jest zajebisty z Grey Island i zrobimy, no. Dobra. I dziękuję, Jean-Claude, dzięki bardzo za trójeczkę. Za fishing są punkty z tego, co kojarzę, ale nie działa na mnożnik przy skillowaniu. Aha, o to chodzi. Fishing nie działa, ale czy się dostaje punkty za fishing? Teraz to sprawdzimy. I mission piszemy. Dobra, Krzysiu, już kończ, już. Co za punkty w rankingu? No te punkty powodują, że jesteśmy wyżej albo niżej w rankingu. Dobra, mamy dostęp? Jeszcze nie. Można palić wandę na turnieju? Nie. Wszyscy robią teraz akcesy. Jak zdobyć te punkty? Bestiary, zwiedzanie mapy, skillowanie. Ogólnie wiecie co, no jest to bardzo nudny pomysł na turniej, ale jednak pomysł na turniej, wiecie jaki? Żeby zrobić Knighta i skillować Sworda, później skillować Exa, później skillować Fista, skillować Kluba, bo za każdy skill się dostaje też punkty, nie? Mawoły do bestiary nie, wszystkie potwory, które są specjalnie, gdzie których trzeba zabić tylko 5, zostały wycofane z turnieju. Więc tego nie ma. Ile expiłem tą postać? Trzeci dzień nią gram. Czwarty dzień. Proszę. Ale tu jest exp razy 100, to jest coś innego.
Idziemy teraz z kaczką pogadać, czyli łabędziem. Tak, postać mamy ile? 10 godzin. Niecałe. Punktów za skilla, więc się opłaca to tyle co za level, tak? Tu jakiś PK? Nie, to jest serwer non-PVP. Non-PVP turniej. Tak, pamiętam jak na poprzednim turnieju robiłem dostęp na Fairies i był atak wyvernów, tak, i prawie się tam wywaliłem. A to jeszcze nic, a jak jest najazd warlocków, to w ogóle nie można zrobić tego questa. A czas ci nie leci, jak jesteś w battle? Leci cały czas, zmienili to. Co za quest z kaczkami? No, Karczor Donald quest. DuckTales się nazywa. Donald Duck. Jaki śmieszek ze mnie. A Darashię można by było zrobić jakoś? Fajnie. Darashia ciężka była. Zrobimy Darashię? Co, będzie pita na drunk streamie? Oj, nie wiem. Darashię robimy? Damy radę Darashię zrobić? I tak po mieście będziemy chodzić szukać tych piórek. Może zrobimy miasto. Który jesteś topce? 57. Ale zamierzam to zmienić i wyjść dzisiaj spod 50. A bądź to wiem, ale kaczki? No nie, to nie są kaczki. Pasty nie należy pod Dara? Nie. Jest pod Ank. Miałeś punkt nad tawerną, zaraz tam wrócimy. Musimy tu kupić sporo sobie tych potów, małych potków. Minąłeś jeden? Dobra, zaraz tam wrócimy, ziomy. Się troszkę wolniej biega po tym piachu. I tu jeszcze na feru trzeba, ale to sobie przebiegniemy feru, nie? Na 300 levelu damy radę, tak? Nie no, świruję, na feru nie trzeba. To Utanavid, na Utanavid szybciej, na? Gdzie biega? Był taki jeden, który tak mówił. Niewitka nie jest nam potrzebna. Po tawerny mówicie, tak? Że tutaj gdzieś było. W depo chyba też może być. Tutaj. O, jest. Dobra. Siemano. Up skończyłeś? Tak. Up mamy za sobą. O, dobra. Pum, ile jeszcze tego? Jeden punkt. Gdzie to może być? Tu gdzieś będzie.
Tu będzie gdzieś punkt. Nie. No a przecież zajebiście szybko zrobili, nie? Nie spodziewałem się tak szybko. Kurde, gdzie jest ten punkt? Tutaj? Bo już chyba wszędzie byłem, co? Depo. Tu jest, dobra, bum. O Jezu, to jest straszne do szukania. To jest straszne do szukania, musimy tutaj przeszukać bardzo dużo tego. Remo to nie jest Discovery, to jest do Edron. I tu teraz na minusy musimy, musielibyśmy na minusach zrobić. Ale nie możemy zaatakować żadnego. Damy radę tych minusach zrobić, ale nie możemy zaatakować, bo to, jest to są minusowe punkty. Nie wiem. Nie wiem, czy to Dara to jest dobry pomysł w ogóle. Ej, patrzcie, hieny tam są u góry. Lion Rock jeszcze trzeba zrobić? Fuck. No zobaczymy, czy Lion Rock się uda. Kurczę, nie wiem, czy to dobry pomysł, ta. Lion Rock trzeba questa robić? Idziemy teraz zobaczyć, czy Lion Rock zrobi. Dobra, mamy już questa, nie? Na Faeris, musimy tylko oddać. No wiem, że potrzebuję właśnie. Całą porę bożki dostałeś? Tak, spadł mi z nieba, no. Nie ma tam potrzeby złazić, zaraz zobaczymy. Za larwy też jest minusowy są minusowe punkty, nie? Skaraby też, a ktoś tu bije skaraby, no to gratulacje. No nie no, do dupy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, idziemy tutaj. Coś to zostawimy to na później. Na początek idziemy Faeris dokończyć. Ej, bo zaraz będzie... A nie, dobra, do Wilka już nie musimy, już się przeraziłem. Dobra. Na niewidce cię nie widzą, ty Sherlock. Mam 3K golda. Panie Sherlocku. Nie mam pieniędzy. Ale zaraz będę niedługo je miał. Co ja tu mogę sprzedać? Na Faeris tam się biło z Ava, nie? Z Ava. Gemy muszę sprzedać, muszę te gemy sprzedać, no. Skurczybyki, tyle pieniędzy chcą za te gemy. Tyle zarabiają. Chill while others hurry, I
GFBki? Dobra. Dobra. Spokojnie. To mi niepotrzebne. Albo wezmę to, bo może tego questa będę robić. No. Ups. Dobra, nic się nie stało. Masz depo 300 GFB, wiem, a myślałem, że tam Awa. Awa też luźno Afeylist? To właśnie wydawało mi się, że z Awa biłem. Kupliny, spadajcie mi z tymi linami. Kupiłem sobie co, 120 lin i będziecie mi to wypominać? Frazę do minus 1 punkt dają. Siemanko, witam. Nie? Frazle są, te weekend frazle są minus 1 punkt mają. Co jest grane? Co? A, jeszcze tutaj muszę kupić. Jest w biednym mniejszym levelu, a tym to już będzie bez znaczenia. Nie, a Maxi ma jaki nick w ogóle, bo miał Warlord Gashi, teraz nie wiem. Zmienił sobie nicka? Tak, piąte pióro w Edron. Tak, jak liny połączysz, to 3 piętra od razu bierzesz. Tak, to ropujesz od razu wszystkich na 8 SQM-ów. Prawda. Bum. No dobra, teraz idziemy. Jakieś shoty z turnieju będą? Streamy wrzucam. Shotów nie robię. Streamy wrzucam na bieżąco. Na YouTube'a. Całe zapisy ze streamów będziecie mogli oglądać. Ja wiem, tam dostaję wiadomości, dlaczego Krowni nie robi shotów, zrób shoty, łatwiej się ogląda. Weź, a tam ktoś napisał, weź, zrób shoty, weź kogoś i zróbcie shoty. No słuchaj, no. Możesz ty tym kimś być ty i weź i zmontuj to. To jest naprawdę masa pracy, no może nie godzin, chociaż też godzin, żeby zmontować taki 4-godzinny stream. To trzeba naprawdę poświęcić sporo czasu. A tego czasu troszkę brakuje. Dlatego wrzucam całe streamy. Czy mam koszoty dalej klejone samemu? Tak, tak, dalej się tym zajmuję, no. Jak chcesz, mogę się podjąć montowania. Jak ktoś jest chętny, zapraszam. Możecie się do mnie odezwać gdzieś na maila albo na Facebooku napisać, gdziekolwiek się ze mną skontaktować. Najlepiej wrzućcie jakiś filmik, podejdźcie jakiś filmik, gdzie już coś tam obrabialiście, nie? Dobra. Abdendriel. Ile godzin zostało? 4 godziny 18 minut. Dobra, mamy dostęp na Spaylist właśnie. Dobra, gitara. Ach. Co musimy zrobić tak.
Trzymam kciuki, powodzonka. Dziękuję bardzo. Piszemy sobie tylko Jean-Claude'a do tego, do donate'ów. Albo dobra, bo te donate'y dzisiaj już pomyliłem. Wybaczcie mi, już tam z rana też nie wpisałem. Za dużo się dzieje na tych streamach i nie nadążam tych donate'ów pisać. Wybaczcie mi, ale z rana ekspy srogie się skupiam na maksa. Teraz tutaj na jest gonitwa na tym turnieju. Kurczę, no. Dobra, lecimy, zaczynamy zabawę. Sobie możemy troszkę to pobić, myślę. Trochę sobie zarobić siana, co? Liny będę rozdawać. No, będzie giveaway na liny. Ja tu jeszcze nie mam eksurywity, to jest dosyć duży problem. O kurde, ale to ładnie pada. Muszę kupić eksurywitę. Ile czasu zostało? 4 godziny. Chciałem tu trochę zarobić chyba, co? Punktów szukać. Najpierw idź. Poszedłbym. Moglibyśmy pójść nawet, ale nie mamy akcesu, nie? Dostępu nie ma. Oni zrobią prędzej czy później. O, Battle Fading, zajebiście, bo nie miałem. Oni prędzej czy później zrobią dostęp. Co to jest? Co to za gówno mi się tu zbiera? Gdzie jest ten Battle Frailing? Punktów szukaj od razu. Ja szukam już punktów. Szukam plecaka, w który mi się loot zbiera. Dobra, tu jest Battle Frailing. Dobra, levelek. Tu już od razu zbieramy przecież. No. Bo tutaj nie ma, jeszcze żadnego nie znaleźliśmy. No, szukamy. Ty, a te potwory na Fairies nie są ten? Nie mają minusa? Nie. Nie mają. I przeraziłem trochę. Bo tak spadliśmy, ale to dlatego, że inni też grają. Patrzcie, jak tu leci lucik ładnie. Przy okazji będziemy to wybijać, no troszkę tutaj zarobimy, nie? Rełka? Nie, nie. A Summer Elfy? No też możemy zrobić. Ale Summer Elfy to już nie należą do tego, nie? Bestiarki tam. Czemu my tu nie mamy żadnego punktu? O co tu chodzi? Gdzie są te punkty? Powiedzcie mi. Czułeś szukanie? Tak, no. Tak, kliknąłem Start Discovery. Zobaczcie. Tak. Już pół przebiegliśmy. O, dobra, pierwszy punkt. Trochę, kurde, późno, co? Come on, say something. I wanna hear your voice.
Mówisz masz, no ale to trzeba jeszcze znaleźć tego. Wiesz, że za drzewem minąłeś punkt, szlak. Gdzie to będzie za drzewem? Jezu, za drzewem punkt. Gdzie ja to znajdę? Gdzie to drzewo było? Obok drzewa był wyżej. Tu jest pełno drzew. Tu? Tu nie. O jest. Gdzie tu jest jakieś drzewo? Wyżej? Wyżej w lewo? To chyba jakiś ślepy, nie? Wziąłeś go przypadkiem? Wiecie. A, zaliczyło, no. Głupi to ma szczęście, co? Dobrze, jak zaliczyło, no to się cieszę. Tak, mam dwa, no. Ojejku, ale nie trafiłem. Chyba dalej. Chcę się ruszać. Facebook zmieni na nowy wygląd, jak to cofnąć? Ja nie wiem. Niektórych zmian nie da się cofnąć. Nie wiem, czy akurat to mi się da, czy nie da. Na poprzednim turnieju sporo czasu spędziliśmy, nie? No mało cholernie jest tych punktów, co? Gdzie tego szukać? Przecież my się tu prawie wszystko zwiedzili. Co? Ogólnie jakoś mało mobów się wydaje na tym Fairies, nie? Muszle już otworzyłem. Nic nie wypadło. Coś nie idzie to odkrywanie tutaj, powiem wam. Mały zarobek tutaj, mówisz? Ja wiem. W porównaniu do Chin to na pewno. Masz imbu? No gdzie? Na turniejowym serwie? Nie mam. Skąd mam mieć? Te dziury się liczą? Nie. Wiem. Zaraz zejdę i zobaczymy. Tu jest dziura, nie? Tu się... O, jest punkt. Tu jest dziura, zobaczmy. Nie, bo jest napis. You leave... O, you leave coś tam Maria, nie? Wiem, że tu nie za duży exp, ale przynajmniej exp. Przynajmniej coś wbijamy tego expa. Dobra, tu już byliśmy chyba, nie? Nie, tu jeszcze nie. W podziemiach to nie, ale ta wyspa, no, to dobry pomysł, no. Tam jest taka mała wysepka, tak. Dobra, już te zewnętrzną stronę zrobiliśmy, teraz będziemy w środku. Bardziej, nie? Tutaj, o, będziemy się czaić.
które miejsce celujesz, no ciężko mi powiedzieć. O, mamy punkt. Nie wiem, czy taki sposób jest najlepszy do odkrywania, ale taki będziemy stosować. Miałeś już dan? No nie, nie, jeszcze chwilę. Jeszcze trzy. Sam środek jest tutaj, no. Tu za blisko podchodzę, może masz rację, no. W ogóle many nie zużywam. No, tu jeszcze mogę iść, tutaj jeszcze można. Pójdziemy zobaczyć. Nie ma. A tu jak wyjdziemy, to tu jest też. Zobaczymy na chwilę tutaj. Tak, no tam się wychodzi. A tu? Tam mogą być też punkty. To zaraz tam pójdziemy, tylko tu jeszcze rundkę zrobimy. Nie wiem, coś mi to śmierdzi, że tu jest tak mało, kurde, tych. Jeszcze mogą być w szuwarach tutaj. No, powiem wam, że The Fadies nie jest takie szybkie. Yo, siemanko, witam. Jakie miasta najłatwiej odkryć? Na pewno Krylos. Boję się, że tu będziemy musieli iść, a tu jest hardcore. To jest, kurde, hardkorowo. No, tu jest jeden punkt. Boję się iść troszkę, nie? O kurde, nie mam miejsca w backpacku. Dobra. Jak będą punkty tutaj, to co my zrobimy? Jak my to? Wiecie, że tu też mogą być punkty. Ile mamy? Jeszcze jeden punkt. Jeszcze dwa punkty, kurwa. Jak mamy to zrobić? Jak te punkty są tutaj, to my przecież nie... A, mam Energy Ringa, no. Na serio mam tu biegać z tym? Serio, tu był punkt. Boże, tu też jest punkt. Serio, w takim miejscu? Cipsow, serio, chcesz mi za... O kurwa, co tu się stało? Widzieliście to? Cipsoft mnie chce, kurwa, zabić. Dobra, przeżyłem. Boże, udało się zrobić. Ale fart. O Jezu, Jezus Maria. Dobra, idziemy po poty. Cipsoft chce mnie pozabijać. Masz 7 na 7, tak. Jakim kosztem? Subon mógł mnie też tam strapować. Jakbyś mieli trapa, to bym postawił Subona. Musimy tam jeszcze wrócić.
Och. A to już nam zostało same przyjemne miasto. Linga możesz zdjąć na Energy, no 42 sekundy, fuck. To mam drugiego, dobra, to tego wyrzucamy. Sprzedajmy sobie tu wszystko. Trochę kasy będzie. Patrzcie, ile hajsu tu zrobiliśmy. Taką chwilę. A tutaj, gdzie są te? Aol, a kup? Nie, żaden Aol. Nie wiem, na suple, a ty mi każesz aule kupować. Bez sensu pomysł. Nie mam pieniędzy na... Ja tutaj może to być? Tu też może być. No, tu też może być w depo. Ktoś mówił, że w depo nigdy nie ma. Lewy miałeś? Zaraz. Tędy się przejdę. Tu jest jeszcze. Tu mamy jeszcze. Koło zejścia pierwszego było. O, tutaj, no. Dobra. Complete. 51 miejsce. Ślepy, no to całe ja. O, czekajcie. On yourself. Dlaczego w ogóle zastanawiacie się, czemu najmniejsze poty bierzemy, bo jest najlepszy przelicznik, one są najtańsze. Dobra, tyle starczy. Wracamy stąd. W ogóle zauważyłem, że na turnieju jesteś jakiś spokojniejszy niż na RPK-u. Nie idziecie w ogóle odpalić. Tak? No widzisz. Kurczę, nie wiem, czy to tego... Uda się zrobić dostęp na tego? Lion Rock? Musiałbym mieć ten gówniany item z kobry, nie? Często wylatuje. Raz na 20 kobry, to będę hunta na kobrach robił? Yes. Nie wiem, czy to warto. Warto, nie warto, jak myślicie? Ile godzin zostało gry na turnieju? 4, no.
Jeszcze tu chcę coś sprawdzić. Daruj sobie nie warto. Siemanko. Zobacz na markecie, może jest. Wątpię. A sprawdzić można. Za 11k ktoś chce to kupić. Nice. Jezu, ułeka sobie rzuciłem przez przypadek. O, tam już był punkt, widzieliście? Zajebiście. Na Lyony nie wejdziemy, nie mamy... O, ba. Już mamy pierwszy punkt, dobra. Teraz lepiej się z... Ja, tu był punkt, gdzie on jest? Tu jest, dobra, pyk, mamy pierwszy punkt. Nie rób tego, szkoda czasu. Idziemy zabić kobry. Zabijemy z parę kobry, jak wypadnie ten item, to robimy, jak nie, to nie. Dobra. Nie mamy wyboru, no. Czyli no mamy wybór, ale ja myślę, że to całkiem niezły pomysł. Nie wiem czemu, ale... Jakoś mi się tak wydaje. Gdzie są? Tu są kobry, nie? Mam nadzieję. Czy tu nie ma kobr? Jak trzeba idem z kobr, to muszą tu być kobry, nie? Tak to ja to tak rozumuję. Czy nie? O, tam jest jakiś itemek. Tak, ale to jest w przejściu. Szlak. Serio, tu nie ma kobr? To gdzie ja to mam zabrać z kobr? Gdzie tu są kobry? Jak niżej, jak tutaj nie ma zejścia niżej? Kobry na gromie masz. No jak ja na gromie się dostanę? O, tu jest punkt, tak. Dobra, wiem, gdzie są kobry jeszcze. A Gindzina, jak idziesz? Normalnie są kobry, teraz nie ma. No tylko my tak krążymy, wiecie, bez sensu by. Tutaj. Drodzy na kobra bastionie nie ma kobr. Dobra, idziemy tutaj. Tam są skorpiony, nie kobry. Tu są kobry? Hello, my friend. Hello, how are you today? Gdzie wy tu macie kobry?
Coś żeście mnie wpuścili. O, dobra. Dawaj ten item. O, jest! Dobra. Ale farcik, kurde szmać. Dobra, gdzie on tu jest? Mamy ten item, kurwa, no panowie, pięknie, panie też. Jezu, co za fojek farci ten gościu. Dobra, idziemy dokończyć tego questa. Zabił 3 kobry, statystycznie leci co z 20, tak ty podaje Tibiopedia. Ten item 11k na markecie. Good luck in the tournament. Ok, thank you. Thanks. Nice. Farcik, no. Elo, witam, cześć, Kordian, witam. Warto robić? Głupi ma szczęście. Dziś exp? Nie wiem, na razie robimy tutaj. Darkę sobie robimy. Darkę, darasie. No i dobrze. Musimy zrobić 3 testy, abyśmy mogli kontynuować przygodę. Kolejność wykonywania obojętna, dobra. Idziemy do jedynki, tak? The Lion Strange. Mając język kobry. Idziemy, mamy język kobry. I idziemy tam. Gdzie mamy to? Gdzie ja dałem te itemki? O, tutaj są, dobre. Przeleciły. Jak się Sorcem gra? Spoko. To jest bardzo fajna profesja. Zabłądziłem. Dobra, to pierwsze co musimy zrobić, szkielet tutaj. Dobra, to już mamy zrobione. Test 2. Używamy tego. Siup. Test 3. Używamy kwiata. Ja sobie korzystam z Tibiopedii, wiecie? Wiecie, questa wam wysyłam. Quest się nazywa Lion Rock. Dobra miejscowa dla knajtów. Tu. Tak, to jest tu. O Jezu, nie to. Zabłąbista też jest minus, więc trzeba uważać. Bo, dobra. Mamy już dostęp w takim razie, tak? Chyba tak. Która mapa po kolejna będzie? A zobaczycie, nie będę zdradzał szczegółów. Tu. O. Tu się nie będę wpytał co chwilę. O ten, bo tu mniej więcej wiem co i jak. Bo tu już weźmiemy sobie troszkę lepsze poty. Tu jest jakiś typo. Zalurujemy go? Zalurujemy Hama? To 21 knight, on jego nie zabijemy go. Albo może? Tam jest. On też lajony tu są. I on sobie tutaj trenuje, wiecie, swordy, eksy, kluby. I przez to ma naprawdę zajebisty skill i jest pewnie bardzo wysoko w rankingu. Wolałbyś teraz zmienić palka na sorka? Nie, nie. Lubię jakieś palkiem. Podoba mi się palek. Complete. Mamy to. Bardzo szybko poszło. Dobrze jest. Zobaczymy, czy ten typek przeżył. Anywhere, anywhere
Cześć. Idziemy dalej. Tych punktów jest zawsze więcej, wiecie? Drefia. Pora na drefie, to będzie ciężkie. Pozwiedzamy sobie dzisiaj. Ale mamy niewidkę, więc połowa sukcesu za nami. Widzicie, tutaj nie ma kobr, tylko to są... ten, skorpiony, nie? O, co to za niespodzianki, patrzcie. Glacier może nam się przydać, weźmiemy sobie. Które miejsce? 52 mamy. Drefia spoko, bo się podziemia nie liczą. No tak, jakbyśmy mieli biegać na grimach, to by był przypał, nie? Raz, dwa punkty już. Trzy. Się nie liczy, widzicie? To już jest. Sprzedaj do Rashida, a nie, czekaj, no. Stalkery, kiedyś śmiercionośne stalkery, nie? O, następny. Będziemy musieli tam chyba, na tą sąsiednią, sąsiedni półwysep. A tutaj idzie jakoś, idzie tu zejść, tędy, nie? Jakoś tędy idzie tu przejść, coś tutaj, tędy można było przejść, nie? Nie pamiętam, kurde. Nie, tu jest tylko ten ziomuś, dobra. Tędy pójdziemy, tu. Ja tego już mamy, punktów, 4, no. W 88 level mamy. Tu co jest? Na tej drefi to też za bardzo nie znam. Tędy przejdziemy? Tędy chyba przejdziemy, co? Chociaż że tu mapy nie mam blokowanej, patrzcie. Przejdziemy tutaj tam na tamtą stronę? Zejście w dół tylko. Jezu, nie za bardzo kombinuję. Awansowałeś? 51 miejsce, no. Tu jest wyjście? Jest wyjście, o, dobra. I tu jest też wyjście, dobra, udało się. Tak, o, i akurat Discovery. Gdzie tutaj jesteśmy, na tej sąsiadującej wyspie? Mamy 3 godziny 40 minut. Niewiele. Było wyjście na górę, ale to poprzednią. Tutaj też się nie chodzi, no to po co tu chodzić? Nikt tu już nie chodzi za bardzo. Chyba że ktoś robi ten... zwiedza mapy, nie? Tu też może być, nie? Bo to jest też to. Nie. Tutaj jestem już na Tikwandzie, patrzcie, tu już jestem na Tikwandzie, to nie to.
tu trzeba iść. Nie mogę tu, Eksani. Strata czasu do od cholery biegania. No już muszę to zrobić, jak już zaczęliśmy, nie? Czy ja wiem, czy to strasa? Strata. Czekajcie, tu musimy. O Jezu, gdzie tu jest to wyjście? To jest wyjście na zewnątrz, tutaj gdzieś. O, dobra. Już to mamy, już tutaj będą ostatnie. Ostatnie punkty są tutaj. No, i co? I nie ma? Jak nie będzie, to naprawdę nie wiem, gdzie mamy iść. Kurde. Gdzie to jest, jak to jest tutaj? 5? To gdzie są jeszcze? A, my jesteśmy na tym samym. Ja tu muszę przejść. Coś mi tu nie pasuje. No, wejdziemy tam, bo tam jeszcze na tym statku nie byliśmy, nie? Albo ja ślepy jakiś. Nie wiem. Kurde, no. No i co wy na to? Gdzie te punkty są poukrywane? Chyba, że tutaj jeszcze. Dobra, tu jest punkt. Okej. Tu? Nie, tu wychodzę z tego. O, tu też jest byk. W takich miejscach, kurde. Dobra, mamy drefie complete, okej. Dobra. To teraz to będzie też trudne. Patrzcie, co musimy zrobić. Całe to. O, mamy już połowę. Ziomuś chyba nie wstał do pracy, nie wiem. Ten, w którym grałem wczoraj, nie? Chyba nie stał do pracy i dlatego go dzisiaj nie ma. Możliwe. Nie tu, nie to. Bo mówi, że o 4 wstaje, a myśmy grali do 12. Zanim poszedł spać, to pewnie minęło trochę czasu. To już będziemy, słuchajcie, tu już musimy być. Dobra, zwiedzamy tutaj. To będzie ciężko, no ale... Ile desek? Jedna deska, ale taka, no... Deska, no, zwykła deska, no. Najzwyklejsza. To był TGS na 7.6. Może nie 7.6, ale no 8.6 albo 8.1. Ja biłem z parcelem do góry na dół. To był czas. Mamy ten? Mamy zaznaczone. To się dopiero długo robi. Nie wiem, czy Daraszy było warto, nie? Robić szczerze. Powiem wam, że... Tak myślałem, czy up będzie długo? A up zrobiliśmy najszybciej z wszystkiego, nie? Tu nie. Biło się, nie? Dobra, pierwszy punkt. Jupi!
To były czasy 7-2, nie wiem, która to była Tibia. Naprawdę nie wiem, ale to było dosyć dawno. To taki niski level? Niski? A, że wczoraj skończyłem na 300 coś. No bo dzisiaj nawet nie ekspiliśmy, szczerze mówiąc. Cały czas chodzimy i robimy discovery. Zwiedzamy mapy. No i tak też dobrze idzie, nie? Co tam szło? A, termit. Robisz mapki? Tak, no. Discovering robimy. Chyba więcej wbijamy tych punktów niż jakbyśmy expili. Ominąłeś jeden punkt, strata czasu to jest? No już teraz nie możemy się wycofać. Już teraz nie możemy, wiecie. Gdzie ominąłem punkt? Jak coś to mówcie. Ja będę się bardzo, bardzo starał. Będzie namorka, jutro rano będzie. Dobra, staram się bardzo mocno wyostrzyć wzrok, żeby nie omijać tych punktów. Jak wy oglądacie, to was to może denerwować, nie? Nie? Ale mamy dwa punkty. No, rybki ktoś łowił, patrzcie. Tu już jest gdzie? Nie, tu już nie. Odbija punkty, ja wczoraj 200 stracił, tak. Za Discovery jest 2000 punktów, nie? To jest jak 40 leveli. No ale to widzicie, jakie to jest duże? Tak, 2000 punktów jest jak 40 leveli. Ominąłeś jeden punkt, na dole był punkt, tak? A w wodzie kąpielisku nie będzie punktu? Raczej nie. O, jest punkt. Dobra, idziemy tu do góry zobaczyć. 4 punkty jeszcze. Ile dni zostało? Znaczy do niedzieli jest turniej, no ale nam zostało 3,5 godziny. Bardzo malutko. Zdarzy się wydarzało, że był. Wtedy nie będę tam wracać, tych punktów zawsze jest troszkę więcej, więc zobaczymy. Na batach? Nie będzie na batach, nie? Gdzie też jeszcze wyżej wejść? Nie. Czasami nie widać po prostu. No zrobimy to i minusy i wszystko, nie? Dobra, jest. No to, minusy i mamy wszystko. Mamy 2000 punktów i pierwszy raz będziemy awansować poniżej 50. Spando profitando, tak. Szczerze mówiąc, ja chciałem sobie odblokować to na końcu, nie? Ale myślę, że teraz też dobry pomysł będzie. Szczerze mówiąc, zbyt na takim dużym obszarze powinien zaczynać od lewej, od prawej i chodzić z góry na dół, przesuwać się o parę klatek. Wiesz co? Pamiętaj, żeby minusów nie bić, tak? Tych punktów jest więcej, wiesz? Pamiętaj, że tych punktów jest więcej, więc... Jest tam jakiś margines błędu, nie? A minusów nie możemy bić, zgadza się. Czy takie bieganie jest dobre, czy nie? Ja biegam na początek obrzeża, a później w środku biegnę. Nie wiem, no taki sobie wymyśliłem system, jakim czymś biegam. Często na przykład na ostatnim SQM-ie są te punkty.
Tak, minusów nie można bić, bo są ujemne punkty, no. O, jest punkt. Powinno być napisane, nie? Ile jest na ile? Ile z ilu się odblokowało? No, tu jeszcze mogą być. Tikwandy tak biegaj. No. Nie no, może Łukasz faktycznie masz, wiesz, lepszy pomysł, nie, na to. Nie mówię, że nie. Może twoja taktyka, wiesz, okazałaby się lepsza. To jeden ma 450 level. Mogłeś mi otaska zrobić za minusowe punkty. Po co mi minotask, no? Dobra, i teraz lecimy tu środek, nie? Sobie pobiegniemy tutaj tak trochę. I z zygzakiem chyba trochę pobiegamy. Tak, słuchajcie, ale te serwery różnią się od siebie. Na tych serwerach, gdzie można korzystać z Tibia Coinów i kupować runy i poty, no to tam idzie dużo wyższy level zrobić, bo jest dużo łatwiej, nie? Ta minotaska, no. Zrzuciłbym, no, zabiłbym bossa, zrzuciłbym zwarcen helmet, no i co mi po tym? Nie, ta darasza się nie opłacała, wiecie, jeśli chodzi o to zwiedzanie. To trochę zrobiliśmy błąd, bo ile kurwa już tu biegamy? Z godziny? To pytanie, czy w godzinę wbilibyśmy 40 leveli, nie? Jeszcze nie ma tego punktu gównianego, a jeszcze zostały ile? Dwa? Jezu, dwa. Ten turniej 7 dni trwa, ta. Ale lipa, kurde, z tym punktem. Ale lipa, musimy tam wracać, tam na dół. Gówniane minotaury. Siedem dni, chyba że szybciej wykorzystasz, wiesz. No, niepocieszony jestem, musimy iść jeszcze na lewą stronę, tutaj. Tu gdzieś przeszukać to. Kurde, no. Tu coś musi być, bo widzicie, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A na dole coś musi być. Nie mam hajsu na refila, mieliśmy expić z tym ziomeczkiem, nie? Kierowcą zmywarki, ale go nie ma. Miał być. Ja się nastawiałem, że on będzie, bo tak się umawialiśmy. Coś mu wypadło widocznie. I co, będziemy w nieskończoność szukać dwóch punktów? O, dobra, jest punkt, zajebiście, dobra. To jeszcze jeden, proszę, daj szybko. Słuchajcie, jak ktoś gra sorcem... O, jest, dobra, zrobiliśmy, zajebiście, dobra, pięknie. Jak ktoś gra sorcem, to ja mu mogę wanda zrobić na kryta, jak ktoś chce. Jak ktoś jest na hienach, to ja mu dam wanda podkryta. Nawet jak jest druid, też może tego korzystać. Nie, druid nie może. Dobra, idziemy na minusy teraz. Dobra, ostatnia rzecz. Hajs nie zrobimy. Ach, minusy. Byleby mnie ręka... By mnie król Tibianus, żeby mnie tylko pilnował, żeby mnie walnął tam GFB-ka jakiegoś czy coś, bo... No właśnie. Nie można zabijać minusów. Ściągam sobie Wanda na wszelki wypadek. Ile tu tego jest? Dobra. Niech mnie ręka boska broni od tych minotaurów. Z
Elfring może być. Dobra, mamy, tak? Patrzcie, które mamy miejsce, 32. Srogo, co wam powiem? Dosyć srogo teraz, żeśmy skoczyli. Dobra, lecimy dalej. Ładnie, ładnie. Ładnie i całkiem srogo. O? Powiem wam, tu już coś się, no. Lecimy dalej. Dzisiaj jesteśmy ten, krowni odkrywca. Powiem wam tak. Ej, miałeś tam jeszcze jeden na minusach, ale już zebraliśmy wszystko, wiesz? Powiem wam, że niektórzy zaczęli od początku robić te discovery, ale to bez sensu, jak nie ma się speeda na postaci, nie? Lepiej poczekać z tym parę dni. Ja chciałem to na sam koniec zrobić. To idziemy. Jeszcze full outfit zrobisz. Jest taka sztuczka, że jak się sobie zrobimy, o, tu, jak jesteśmy, patrzcie. Jak będziemy na miejscu, to nam, jak będziemy stali w miejscu, to koło nas nie zrespi tych fioletowych. Tych. Ale jak sobie, o, tu, pyk, zrobimy i teraz dopiero wejdziemy, to możemy już się nadziać na tego, nie? Grey Island zrobimy. Nie rób sztuczek, bo bana dostaniesz. Nie, to taka sztuczka legalna. Boom, jeden. Ormaja należy pod Edron. Więc to trzeba było cały Edron zrobić. Trzy. Cztery. Pięć. No, tak jak mówię, na początku nie ma sensu moim zdaniem robić tego discovery. Tylko wtedy, jak po prostu postać ma speed boosta. Nie wiem, czy teraz to w ogóle jest dobry pomysł, żeby robić. Czy nie na przykład za 100 leveli, nie? Jeszcze jeden punkt. Tam będzie tutaj gdzieś. Ile obszarów masz odkrytych? No trochę już jest. Ab, Feirist, Darashia. Tu może być ciężko. Nie no, chyba nie. Gdzie są moje amulety? O. Pierwszy punkcik. Drugi. Trzeci, czwarty, piąty. Nice. Szósty. Siódmy, dobra. Zakładasz za amulet na zerowy poziom na hajwie. Nie zerowy poziom, tylko 6% fizyczne obrażenia. Zawsze to coś da. A co on tutaj robi? On tu expi na tym? 137 druid, dobry wariat, co?
strach pomyśleć teraz, jak nas tu przyazwansuje na jaki level. No gdzie tu są te? Właśnie w YouTubie skończyłem oglądać cię, czat ci pisał, żebyś szedł na hajwa, więc poszedłem. Okej, okay. Siema, siema. Jak byłeś na Izawi, okej. Okay. 4/7. Choć po schodach tam też są. Ale tu widzę, że nie ma. A, tam w sensie. Kurde, żebyśmy tu się nie wywalili. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Zrobiłem sumona, nie wiedziałem co mam zrobić, no. Nie fajnie. Drugiego trapa jak będę miał, to mi nie ocali życia. Tego nie będzie. Nie wiem czy nie spanikowałem trochę za bardzo. To tylko hive. Co tutaj też mogą być te? No mogą być, patrzcie, jest punkt. Robimy kryta. I po to tu jest ten protective amulet. Widzisz? Zawsze to coś daje. Tu też jest na wieży? Może być? Chyba tak. Widocznie tak. Dobra, szybko, zanim to się zdąży zrespić, trzeba stąd wiać. O, jest punkt. Wszystkie? Nie, jeszcze jeden. Pewnie będzie u góry na samej. Nie, to jest sama góra, dobra. Tu jest zejść. Punkty, no tak. Unreal Tournament. Dobry nick. Ja bym zostawił ten amulet na kobry. Ten protective amulet. Ja ich mam chyba z 20, wiesz? Nie bój się. Dobra, jak wygląda mapa? Tu. To tu u góry jeszcze po lewej powinien być. O, jest. Bum, patrzcie, 28 miejsce. Oj. Dobra. Ziomy. Starczy na dzisiaj tego grania, powiem wam. Powiem wam, że starczy. Jestem zadowolony, mamy 28 miejsce, jest naprawdę dobrze. Tam się zdziwiłem, że wolny nick był. O. Starczy dzisiaj, mamy 3 godziny. Jeszcze 2 dni będziemy grali, więc naprawdę wyrobimy się w czasie. Starczy dzisiaj tego.
Tchajs nie odblokujemy. No jak tchajs całe? Patrz, jakie tchajs jest wielkie, chłopie. Jeszcze fibule trzeba zrobić na fibuli. To jest tchajs, to jest ile to jest? To miasto, to. To jest bardzo dużo. Dobra. Wyrzucam kryta, jak ktoś chce. Wanda na kryta tu wyrzucam. Na weekend mówisz, że nie dasz rady. Już wam powiem, jak będziemy grać. Tylko tu idę na palka. Tu się już skończymy już grać. Więc sobie podsumowanie. Słuchajcie. Tu do domku możemy iść. Więc tak. Jeden dzień, bo jutro piątek. No to właśnie jutro pogramy w piątek. W sobotę nie gramy. No i w niedzielę pogramy jeszcze. W niedzielę na urodzinowym streamku. No. No. Mota też się liczy. No, no to motę będzie ciężko bardzo zrobić. Dobra, słuchajcie, co dzisiaj zrobiliśmy? Za każdą mapę, powiem wam jeszcze raz, bo nie wiem, czy wszyscy skumali, o co chodzi w tym zwiedzaniu tych mapów. Zwiedzaniu terenów. Oj, strasznie to źle to zabrzmiało, mapów. Zobaczcie sobie, że wszystkie tutaj mamy już miasta na zielono. To znaczy, że już wszystkie, na wszystkich zrobiłem ten discovering. Mam wszystkie na 100%. No, wszystkie miasta, które są w Tibi na swojej głównej postaci, mam już zrobione. I na przykład na Kazo, jak sobie zaznaczymy na... Znajdziemy sobie na nazwę, to mam podświetla się całe miasto, nie? I żeby zrobić Kazo, to trzeba tak zrobić. Ten tu trzeba zrobić. Off trzeba zrobić. To trzeba zrobić. Orklands. Co tam mamy jeszcze? Tutaj mamy jakieś Rords Plains i tak dalej, nie? Ale żeby całe Kazo zrobić, to trzeba właśnie Hillsy i tak dalej. No. Co zrobiliśmy dzisiaj? Za zwiedzenie tych za zrobienie tego discovering, czyli za zwiedzenie tych miast, dostaje się 2000 punktów. Przelicznik jest taki jak za 40 leveli. Więc dzisiaj zrobiliśmy Ab. Zrobiliśmy Feyrist. Zrobiliśmy Darashię, czyli 3, 4 i 5. Czyli wbiliśmy tak jakby dzisiaj 200 leveli, tak? Dobrze liczę? No tak, tak. No. Bo jedno 2000 punktów to jest 40, nie? No właśnie. I nie było deski, tak. Więc co, więc myślę, że ja chciałem zostawić te tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, chciałem to zostawić na sam koniec, żeby mieć jak największego speeda. I wtedy to na jak najszybciej zrobić. No ale na takim 300 levelu plus już ten speed boost jest bardzo spoko, szybko się biega i zrobiliśmy to naprawdę spoko, nie? W naprawdę szybkim tempie. No właśnie. Zwiedzanie, czyli chodzenie w każde możliwe miejsce, ekspowisko i w ogóle nie, jest 7 punktów, które trzeba znaleźć na mapie. Oczywiście filmik będzie na YouTubie, możecie sobie cofnąć. Ja też pozdrawiam wszystkich oglądaczy, słuchaczy na wszystkich platformach, na YouTubie, na Facebooku. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie śledzą. Pamiętajcie, że możecie zostawić lajka. No i oprócz tego lajka możecie też wbijać na streamy, czy też oglądać filmiki na YouTubie. Jeśli oglądacie to na YouTubie, to wpadnijcie na Facebooka. Jeśli to oglądacie na Facebooku, to wpadnijcie na YouTube'a. O. Żeby tutaj i tutaj zostawić tam coś po sobie, jakiegoś lajka czy suba. Dobra, z mojej strony to wszystko. Jeśli dotarliście do końca, wam bardzo dziękuję. No i się żegnamy. I widzimy się oczywiście rano na streamie po 8. Gramy już na palku. Tą postacią oczywiście. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Nie mam tu łóżka, mi wynieśli łóżko z chaty. No dobra, to idę offline trening zrobić. Dobra, trzymajcie się, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć, na razie. Cześć.